Cześć, witajcie znów w Szafie Fana. A dziś porozmawiamy o bardzo fajnym klubie z Brazylii, którego koszulka jest jeszcze fajniejsza. To Atlético Mineiro oraz prośba o zostawienie po sobie subika z dzwonkiem i łapkę w górę, by docenić moją pracę. Przydomki zespołu Atlético to biało-czarni i kogut ze względu na słynną maskotkę koguta. Atlético Mineiro to historycznie pierwszy oficjalny mistrz Brazylii. Jednak na koncie mają najwięcej wicemistrzostw ze wszystkich klubów brazylijskich. To jedyny niepokonany w lidze zespół, który nie wygrał Ligi Brazylijskiej. W 1977 roku pomimo 10 punktów przewagi musieli rozegrać mecz finałowy z drugim São Paulo i przegrali go w karnych. Żeby tego było mało, w tym meczu nie zagrał najlepszy strzelec Reinaldo. Wszystko przez to, że z goli cieszył się z zaciśniętą pięścią, co było symbolem opozycji do rządu. W 2013 po raz pierwszy w swojej historii wygrali Copa Libertadores. A do triumfu doprowadził ich wtedy między innymi legendarny Ronaldinho. Swoje mecze rozgrywają na Mineirão. Ten ponad 60-tysięczny obiekt w Belo Horizonte gościł między innymi Mistrzostwa Świata 2014. Budują jednak już nowy stadion Arena MRV. Ma on zostać otwarty jeszcze w 2022. Z Copa Libertadores 1981 odpadli po 37 minutach play-offu z Flamengo, otrzymując absurdalnie szybko 5 czerwonych kartek. A to już moja koszulka Atlético Mineiro. Pochodzi z 2021 roku i powstała dzięki konkursowi na najładniejszy projekt koszulki klubu przygotowany przez jego kibiców. Stworzył ją Lucas Adriano i przedstawia całą mapę Brazylii, a dokładnie regionu, z którego pochodzi klub, na szarym materiale. Nie zabrakło naturalnie herbu klubu i logo producenta technicznego stroju Lecoq Sportif. Fajne są tu też kolorki użyte na kołnierzyku i wykończeniu rękawków, wiele dopisków po portugalsku, logo nowego stadionu czy też 113. rocznicy powstania klubu. Co ciekawe, herb znajdziemy też od wnętrza kołnierzyka, a z tyłu trójkącik i tyle. Tyle odcinków za nami, ale jeszcze trochę przed nami, więc nie opuszczajcie Szafy Fana, a zostawcie subiki z dzwonkami i łapki w górę. Dzięki!